Siemanko wszystkim. Chciałem wam pokazać jedną rzecz. Zobaczcie. To jest banan, który dostałem od Krzyśka. Od kanału Fun Palm. Byliśmy właśnie na odwiedzinach u niego, to dał nam kilka bananów. Oczywiście one były zielone. I mówi, no potrzymajcie sobie, żeby wam dojrzały gdzieś tam w jakimś miejscu. No i ja tak włożyłem, wiadomo, przy roślinach w doniczkę, nie, na słońcu. No i zapomniałem o tych bananach. I one faktycznie dojrzały, ale aż czerniały. Teraz zobaczymy, jak smakuje. No i tutaj mamy, jestem ja, jest banan. I zobaczymy, tutaj z tej strony jest taki bardziej, widzicie, jeszcze w miarę żółty. Stajczy z tej strony. No ale to jest ten od Krzyśka. Nazwę podam w opisie, chociaż to jest chyba Nambacom. To jest jakaś Nambacom, z tego co mi się wydaje. Dobrze pamiętam, to jest Nambacom, więc sprawdzamy. No i co? Obrałem go już. Widzicie, jest trochę taki już przejrzały. Widać, że to jest przejrzały. No i troszeczkę bardziej zbity i tak dalej, nie? Ale to jest taki przejrzały, ale zobaczcie, no, swój banan. Wcale nie jest taki mały. Taki mniejszy z sklepowych, patrząc na to, nie? Ale jest. No i kolor. Taki żółciutki, bardzo żółciutki. Naprawdę, nie wiem, jak budyń może bardziej nie waniliowy, tylko cytrynowy, może nawet bardziej. Pomarańcz tak lekko wpadający. No i patrzymy, jaki smak. Kurde, smak jest całkowicie ciężki do opisania, nawet nie jest porównywalny do tych bananów, które jadłem w Tajlandii. W Tajlandii ten smak inny jeszcze całkowicie był. Tutaj ten smak jest jeszcze inny. No i ten banan jest taki kremowy bardziej, nie? Chociaż może kremowy do tego, że jest po prostu przejrzały już taki, nie? Banany jak są przejrzałe, to są takie bardziej kremowe. No ale tak w smaku jest, no, pyszny, bardzo pyszny jest. Kwasku praktycznie w ogóle nie ma, chociaż nie jest taki delikatny kwasek, no ciężko opisać. Byście musieli spróbować też sami. Jednak Krzysiek miał rację, myślałem, że... Znaczy nie to, że ja myślałem, tylko no wiadomo, nie każdy jest pewny, czy faktycznie te banany Krzyśka smakują i tak dalej, ale naprawdę są zarąbiste i są lepsze od tych sklepowych. Znaczy lepsze. Zależy co komu smakuje, ale no inne są. Ja na przykład wolę te właśnie tego typu, bądź tutaj z Tajlandii, tak jak jadłem, czy w Egipcie jak jadłem, w tych krajach, w których byłem, jak jadłem te banany, no to prosto z takiego krzaczka, nie? Są o wiele smaczniejsze, jak są zerwane. I są inne, słodsze, bardziej takie dojrzałe. No a ten jest taki, no jeszcze inny. Konsystencja jest bardzo budyniowata, sorry. Więc normalnie tak jak budyń. I co? I jeszcze mogę powiedzieć, że kurde, ciężkie są banany do opisania. Teraz już wiem, o co Krzyśkowi chodzi, jeżeli tak kosztuje, degustuje i próbuje i stara się opisać ten smak takiego banana, każdego oddzielnie, bo no bo ciężkie są banany do opisania. Krzysiek nie był pewnie w żadnym z krajów takich poza Europą, a ja byłem trochę i wraz, jedząc tamte owoce w tamtych krajach, wraz mi jest ciężko opisać te banany. Więc jemu tym bardziej jest ciężko, no ale pyszny jest. Zarąbisty. Czekam na swoje u siebie, kiedy w końcu mi się to uda wszystko zrobić, kiedy będę mógł swoimi się cieszyć i swoje zjadać. Więc na razie, do zobaczenia, cześć.